Odpowiedzią rynków na referendum, które miało miejsce w czwartek, w pierwszym momencie oczywiście silny spadek funta na rynkach światowych i też spadek pary funt złoty u nas w kraju. Natomiast generalnie złoty jako całość się osłabił, więc tutaj przede wszystkim uwagę zwraca wzrost dolara do złotego, prawie 20 groszy do góry. Wzrost relacji frank-złoty i relacji euro-złoty. Natomiast to, co jest zauważalne, to to, że mimo tego, że mamy zły wynik referendum, to nie ziściły się te najbardziej skrajne, negatywne prognozy. Czyli złoty nie jest aż tak bardzo słaby, jakby to mogło mieć miejsce. Z czego to wynika? Moim zdaniem po części z tego, że rynki finansowe do końca nie wiedzą, jak będzie wyglądał proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i kiedy się rozpocznie, bo przypomnę, że to musi rozpocząć premier Wielkiej Brytanii, składając wniosek na bazie artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Tego na razie nie ma i widać, że nie będzie przynajmniej do 2 września, kiedy poznamy następcę Davida Camerona. Więc mamy czas 2 miesiące, którym może być różnie, bo widać już teraz deklaracje polityków unijnych, że nie będzie żadnych negocjacji przed złożeniem wniosku, czyli 2 miesiące w zasadzie zawieszenia, tak? Oczywiście dla rynków finansowych to nie jest dobrze do końca, bo mamy niepewność, nie wiemy, jaka będzie forma wychodzenia właśnie Wielkiej Brytanii z Unii, więc w przypadku funta sądzę, że spadki będą trwały nadal, także to się nie zmieni. Jeżeli chodzi o poziomy funta w kraju, poziom psychologiczny bariera 5.0, moim zdaniem coraz bardziej realny do osiągnięcia jeszcze w te wakacje, a docelowo, jeżeli byśmy wychodzili na kilkanaście miesięcy, bardzo ciekawa rzecz jest taka, że możemy mieć zrównanie się na rynkach światowych kursu dolara do euro i dolara do franka, i dolara do funta. Więc coś, co wydaje się być niemożliwe, staje się pomału bardziej prawdopodobne. To oczywiście skutkowało w kraju tym, że wszystkie te pary walutowe, właśnie frank, funt, euro, dolar, mogą iść w stronę, znaczy dobiegać do poziomu 4,50. Więc za rok być może właśnie będziemy mieć takie wahania, czy oscylacje wszystkich par wokół poziomów 4,20, 4,50, więc oczywiście coś ciekawego, natomiast oczywiście no, nie do końca dobre dla nas, ponieważ tańszy funt to mniejsze zarobki dla Polaków na wyspach. No i druga sprawa, kurs franka, który przy poziomie 4,4, 4,5 już będzie nas nieco bolał, także miejmy nadzieję, że być może rząd coś wymyśli.